zapraszamy do lajkowania oraz subskrybowania naszego kanału na YouTube. Witajcie, witamy Was dzisiaj w Energy Gas Polska. Mamy tutaj samochód Audi TT. Dokonywaliśmy w nim demontażu instalacji LPG marki Stack na potrzeby klientów, która tak zadecydowała. Demontaż instalacji gazowej zaczynamy różnie, bo możemy zacząć od demontażu, prawda, układu wodnego, reduktora, jak i jego samego, kończąc na elektronice, ale zawsze musimy wmontować elektronikę zarządzającą, musimy zaślepić, bądź zaślepić dziury po wtryskiwaczach gazowych, zdemontować, jak już mówiłem, wodę, elektronikę całą z przodu, musimy wyjąć przewód miedziany spod samochodu, który łączy nam butlę gazową, prawda, z przodem, z reduktorem, wymontowujemy wlew gazu, jak i demontujemy w butlę zaślepiacz otwory po butli gazowej. Podczas demontażu największy problem najczęściej jest to miejsce, prawda, no bo każdy montuje sobie w różny sposób. Niejaki w niektórych samochodach się nawet ściąga kolektor, prawda? Aczkolwiek najbardziej najcięższym to można powiedzieć odkręcenie butli, no bo najczęściej trzeba ciąć śruby, które są przy butli i tak wygląda ten demontaż. Znaczy, przygotowując auto do demontażu instalacji gazowej, warto pamiętać, żeby wyjeździć gaz, który jest w zbiorniku. No wiadomo, ta butla jest zawsze lżejsza, ale gdyby coś mnie po prostu nie trzymało, no to unikamy jakiegoś, że tak powiem, rozszczelnienia tego zbiornika, tak, żeby gdzieś nam gaz uciekał. I najważniejsze mieć porządek bagażniku, żeby łatwy dostęp był, no nie żeby bagażnik nie był w pełni zapchany. Zapraszamy do lajkowania oraz subskrybowania naszego kanału na YouTube.